Korekty, tak? Bo tak, żeby się uładowany tak czy inaczej. Czyli projekt do kiedy? Ale te takie... Założenia cząstkowe do budżetu do połowy października starczą wam, czy nie? Może, no, w związku, że budżet jest do 10 różne rzeczy, to może być do końca... Do końca października? Października. Dobra. Do końca października założenia do prowizorium budżetowego, a może nie prowizorium, jak uchwali mi nowy statut, który będzie się nazwał budżet. Poszczególni prezesi klubów i także członkowie zarządów odpowiedzialni za... Tak jak zauważyliście, prezydium zarządu odbyło 4 posiedzenia pomiędzy posiedzeniami ostatniego zarządu obecnym. Zajmowaliśmy się tam tematami wynikającymi z programu realizacji towarzystwa. Teraz punkt pierwszy. Stan prac nad nowym statutem towarzystwa. Otóż musiałem wnieść pewną poprawkę do tego statutu i to wynikło przy okazji zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów, za chwilę o tym będę mówił, bo się okazuje, że musieliśmy zastosować technologię obejściową do zgłoszenia naszego kandydata do Rady Seniorów, jako że statut nie mówił precyzyjnie, ani poprzedni, a obecny jest ciągle, nie wszedł w życie. I dodałem taką paragrafę, paragrafie 2 taką tak dopisałem, to jest jedno zdanie dosłownie, bo paragraf 2, mówię to Państwu zostawię. Paragraf 2 mówi, towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem po celach niezarobkowych, działającym na rzecz ogółu społeczności, przecinek, i ja dopisałem, w tym także na rzecz seniorów, żeby nie było tutaj wątpliwości natury formalno-prawnej. Ja myślę, że to jest poprawka, którą formalnie poddaję pod głosowanie, bo trzeba to zrobić. Przyjmuję tą poprawkę, to jest za. Tak jest. Kto przeciw, kto się wstrzymał, nie ma. Poprawkę do statutu tej treści przekazuję pani Ewie, bo czy pan Januszowi, swoje są. Jeszcze tutaj dodam tylko jedną uwagę. Jestem po pierwszej rozmowie z radcą prawnym, panią magister Gancarz. Kancelarii Prawnej Gancarz i Maxwell pracują nad naszym statutem, znaczy w sensie opiniują go. I na następne posiedzenie zarządu, które nie wiem jeszcze dzisiaj kiedy będzie, ale podejrzewam, że pewno będzie, na pewno w tym roku jeszcze, przedstawię Państwu opinię prawną i będziemy musieli tą opinię przyjąć. Nie, w całości lub w części. Będziemy po prostu głosować. I po przegłosowaniu statutu i przyjęciu opinii w całości lub w części będziemy tą wersję mieć gotową na walne zgromadzenie po to, żeby ten statut uchwalić. Kiedy będzie walne zgromadzenie, nie umiem w tej chwili powiedzieć, to ustalimy nieco później. I najbardziej do powodzenia to będzie miał Andrzej Kobyla, który... No, znaczy jest tu statutowy. No, tak. Nie, ja mówię w ogóle o walnym zgromadzeniu, o przygotowaniu walnego zgromadzenia i terminie przygotowania. Że na dzisiejszym posiedzeniu jesteśmy w stanie ustalić precyzyjnie jeszcze daty wolnego zgromadzenia. Tyle na temat statutu i prac nad statutem, bo to, że ja Państwu o tym nie mówiłem do tej pory, to nie znaczy, że się nie pracuje. Pracuje się. I tak jak mówię, w listopadzie przedłożę opinię prawną do wersji statutu przyjętej w czerwcu, jak pamiętam. Punkt 2 agendy. Rezultaty wyborów do Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta Mielec. Formalnie organizacje pozarządowe mogły zgłaszać kandydatów. I myśmy zgłosili, z uwagi na brak tego zapisu w dotychczasowym statucie, musieliśmy zastosować technologię obejściową i zebraliśmy, że tak powiem, 15 podpisów. Mieszkańcy zebrali, ja zebrałem 15 podpisów mieszkańców popierających kandydaturę Andrzeja Talarka, wyłonionego wcześniej, prawda, jak pamiętamy, do Rady Seniorów. Wybory Rady Seniorów odbyły się ten poniedziałek. Prawda? I mogę z przyjemnością i satysfakcją powiedzieć, co prawda Państwo wiecie z mediów, że pan Andrzej Tarek został wybrany do Rady Seniorów i bardzo gratulujemy tego wyboru. Dziękuję. Dobrze. Konkurencja była. Rada się będzie konstytuować na najbliższym posiedzeniu, chyba w październiku, prawda? Tak.
No tak, poniedziałek. Dobrze, teraz kolejny punkt związany także z Radą. Musimy wyłonić dzisiaj formalnie kandydata towarzystwa do Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Mielec. Ja mówiłem chyba, ale to na prezydium było. Teraz jesteśmy w troszkę szerszym gronie. Ja byłem na takim szkoleniu, prawda, dotyczącym przygotowania się do wyboru, całej procedury wyborczej, etc. Oczywiście będzie dalszy ciąg. Z miasta otrzymamy, organizacje poszczególne otrzymają dalszy tryb postępowania, co trzeba zrobić. Natomiast my powinniśmy wyłonić dzisiaj kandydata do takiej rady. Troszeczkę wakacyjny taki był przestój w tym względzie, ale ostatnio położyliśmy konkretne dokumenty podpisane przeze mnie i przez Andrzeja, zarówno u prezydenta Kozdęby, jak i u starosty, którym po prostu jasno ich poprosiliśmy o zdeklarowanie się, co i w jakiej formie i kiedy zamierzają nam w tym kwestii pomóc. My tylko mamy tutaj... Już napisał pan? O! Poczyta, co napisał pan starosta. W odpowiedzi na propozycję Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej dotyczącą ustanowienia bardzo specjalnego wyróżnienia przyznawanego raz do roku jednemu żyjącemu, jednemu zmarłowitnemu synowi Ziemi Mieleckiej pod nazwą Pieczę Zasług Obywatelskich Civilum Meritis Civitas podtrzymuje moje uznanie co do słuszności ustanowienia tego takiego odznaczenia. To zaszczyt, że na nadanie wysokiej rangi wspomnianemu wyróżnieniu wskazano autorytet starosty powiatu mieleckiego. Dalej. Z przykrością jednak muszę poinformować, że ze względu na podjęcie dodatkowych nieplanowanych przedsięwzięć promocyjnych starostwo nie może na chwilę obecną udzielić wsparcia finansowego dla złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej propozycji. Nie wykluczam jednak, iż w przyszłości starostwo powiatowe w Mielcu zaangażuje się w przyznawanie oznaczenia, no, które jak wierzę wpisze się... Tak, dla mnie chodzi o ten dom. Tak. A to może trzeba na to pismo powiedzieć, że mam chodzi o problem. Nie. Tak, my to odpisujemy na wsparcie. Ja odpiszę. Kolejne. Ja odpiszę i liczymy na wsparcie w przyszłym budżecie. Ale to, żeby... Bo teraz zostawiają budżety, tak, więc to trzeba już trzeba... Napisać. Musi, to tak, do tego to jest punkt. Dobra, ja napiszę. Zobaczam cię. Takie pismo zostało skierowane, identyczne treści do prezydenta. Nie wiem, co pisze. Oczywiście my nie spodziewamy się, że w tym roku oni nam pomogą, ale tutaj ja mam jedną rzecz. Czy jak my widzimy, że tak powiem, nawet jak oni powiedzą, że to jest do budżetu w przyszłym roku, to w jakiej formie my mamy, że tak powiem, dalej walczyć o ten temat? Jeśli powiedzą o budżecie... Można robić różne rzeczy. Jak się ma wiedzę, to wiadomo, jak się poruszać. Dobrze, to pieczęć zasług obywatelskich to tylko przedkładam Państwu tą informację. Na razie walczymy o ten temat, bo uważamy, że to jest temat ważny. Jak widać, starosta się podtrzymuje swoje zainteresowanie, niezależnie od tego, czy zostanie wybrany do Sejmu, czy nie. To jest to zdanie urzędu, a nie pojedynczej osoby i będziemy ten temat ciągnąć. Mam nadzieję, że od prezydenta też przyjdzie określony dokument lada moment. I teraz dochodzimy do punktu działania prezydium zarządu podejmowane pomiędzy posiedzeniem zarządu w okresie pomiędzy czerwcowym posiedzeniem a aktualnym. Informację przedłoży sekretarz zarządu. Proszę bardzo, panie Janieszko. Krótko, zwięzło. Siódmy czerwiec, klub środowisk twórczych, Jadwiga Klas odpowiedzialna. Kraków, wycieczka do OSP, spektakl w Teatrze Bagatela dla członków i miłośników TMZM. 9 czerwiec, klub środowisk twórczych, odpowiedzialna Jadwiga Klaus, Grochowe, wernisaż, 11 spotkań klubu. Czerwiec do sierpień, klub środowisk twórczych, Jadwiga Klaus, Mielec, wystawa rzeźby twórców KSP Pałacyk Łoborski. 14 czerwiec 2015, słowo pan Michalski, Mielec, spotkanie promocyjne tomiku poezji Melancholia, elegancka siostra smutku, Joanny Kłoczyńskiej. 19 czerwiec, słowo Michalski, Mielec, 9 spotkanie z młodymi czytelnikami w Bibliotece Głównej, gościnnie Barbara Gawryluk. 27 czerwiec, TMZM, kuros węki, wycieczka plenerowa członków TMZM. 30 czerwiec,
grup środowisk twórczych Jadwiga Klaus, Andrzej Talarek, Mielec, uzyskanie dotacji z powiatu Mielec, 4000 na realizację projektu Przegląd Kultury. Zbigniew Michalski. 11 lipiec 2015 słowo Zbigniew Michalski, Mielec, spotkanie autorskie z siostrą Dawidą Ryl, prezentującą poezję tomiku Czytanie z księgi lat. Czerwiec do sierpień, TMZM, pan Wichelski, Mielec. Uzgadnienie projektu i dostawa roll-upu, baneru, nowych deklaracji członkowskich, odznak polimerowych, uruchomienie internetu w biurze. I pewnie jeszcze trochę no rzeczy, których nie dostała. No to roll-upu nie powiem już. Jest taki punkt dalej. Ta prawa jest dalej punkt. No, kwiecień do sierpień, szczególnie pan prezes, Mielec, zmiana. Praca na zmianę statusu prawnego TMZ-em na stowarzyszenie. 28 czerwiec, Klub Miłośników Lotnictwa. No to rolnika to już nas pani nie zrobi na lotnictwa. Szczególnie pan Wimelski, pan Pojecki, Mielec. Finał przygotowań spotkania lotniczych pokoleń. 29 sierpień, Klub Środowisk Twórczych, Jadwiga Klaus, Mielec, Dni Mielca, wystawa Plac Członków, KST w podcieniach SCK. 3 wrzesień, Klub Środowisk Twórczych, Jadwiga Klaus, Andrzej Talarek, Rzeszów, wystawa rzeźby w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 5 wrzesień, słowo Zbigniew Michalski, Mielec, spotkanie poetyckie z okazji powstania Mieleckiej Formacji Literackiej w Bibliotece. 5 wrzesień, Klub Środowisk Twórczych, Jadwiga Klaus, Mielec, wystawa prac twórców w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. 12-13 wrzesień, Klub Środowisk Twórczych, Jadwiga Klaus, Andrzej Talarek, Mielec, realizacja projektu z Lutem i Słowem. Czyli plener. Jeszcze ty Agnieszka. Tak, czyli plener Kołopocki na Starym Mielcu, na rynku. 8 września 2015, słowo pan Michalski, Mielec, spotkanie z czytelnikami Magdaleny Kordel. I 21 wrzesień, TMZM, Andrzej Balarek, Mielec, zakwalifikowanie do Mieleckiej Rady Seniorów. Znaczy ja mam jeszcze do tego punktu jeszcze jedno, 12-13 wrzesień 2018 roku, 2015 roku, Podkarpackie Pokazy Lotnicze, udział w sesji radiowej. Właśnie nie byłam pewna, czy to jest to jeszcze nie 12-13 wrzesień. Tak, 12-13 wrzesień 2015. Podkarpackie Pokazy Lotnicze. Ale tego jeszcze chwileczkę, bo to mówimy o działalności pomiędzy posiedzeniem zarządu czerwcowym a aktualnym. My, Rada, to znaczy prezydium, zdaje relacje zarządowe z tego, co się z ważniejszych zdarzeń, które miały miejsce. Ale ja już jeszcze nie wiem. Janusza wycieczka była. Tak, zaraz. To na razie pani sekretarz przygotowała. Teraz będzie się będą referować prezesi poszczególnych klubów i grup działania do podjęcia w czwartym kwartale. Co nam zostało do zrobienia w kontekście umów z samorządami miejskim i powiatowym? Kto zabiera głos pierwszy? Jadzia, co ci zostało do zrealizowania? Znaczy, patrzę w agendy pana Juszka. No ja będę mieć jeszcze do końca roku, to będę jeszcze mieć w październiku jedną wystawę, bo tak zadeklarowali się, poprosili nas. No w listopadzie tu, ja nie wiem, bo Andrzej miałeś mi napisać te pismo do Urzędu Marszałkowskiego i nie wiem co się tu w tej kwestii, czy jest coś już zrobione, bo po prostu no chcielibyśmy w tym Urzędzie Marszałkowskim jeszcze mieć tą wystawę. Grudzień prawdopodobnie będziemy mieć w DPS jeszcze jedną, ale jeszcze i w Samorządowym Centrum Kultury, ale jest to wszystko jeszcze w SCK-u pod znakiem zapytania. Mnie interesuje kontekst umowy, Jadziu. Andrzej, co na ten temat z twojej strony? Z tym, co Jadziu. Skończyć konkurs. Tak, jeszcze co do konkursu. Co do konkursu, to jest jeszcze jeden taki, no tutaj, nie wiem, jakieś popa jest popełnione, bo ja mam zapisane w swoim notatniku, że w koniec listopada mieliśmy mieć podsumowanie tego konkursu. Na afiszach jest 5 grudzień i teraz no nie wiem, czy na 5 grudnia oni nas tam puszczą, bo to z tego co wiem, to są to i Mikołajki i to wszystko. Jasne, tam... Jadziu, załatwiaj tak, żeby było. Jeśli to będzie 25 listopada, to byście już świadczy nie zdawali. Dobra, no. dobra, to sprawdzę. Andrzej, z twojej strony? No. Uwagi do tego? Z strony to chodzi, jak
Bo tak, nie spływają do końca do mnie informacje. No, w czwartek dostałem, nie w czwartek, dzisiaj jest w środę, dostałem fakturkę z zapierogi. Na przykład nie wiedziałem, o co chodzi. No, pan mi tu daje na dole fakturę zapierogi. Dobre. Dopiero po cenie, czy po dacie skojarzyłem, że to mogło być związane z tym plenerem. Proszę opisywać precyzyjnie fakturę. A to przyniósł z restauracji tutaj do pani na dole. Aha. Tak. No i dlatego była nieobsłużona. A zjedliście pierogi chociaż? No. Zjedliśmy. Ja pierogi nie chciałem, tylko fakturę dostał. To trzeba było wyciekła. Ale teraz tak, kto za nie płacił? Kto za nie płacił? Ja. Nie. No to właśnie. Trzeba zwrócić środki, jeżeli są na pani się nic nie upomina. Czego się nie upomina, Zjadziu? No co? A to przelewacie? Nie robicie, prosimy. Bo inaczej to, musimy z tego podpisać umowę darowizny, jeżeli tak. Nie. Dobra, to mamy teraz te, a gdzie macie coś? Ja jeszcze tak wracając do tego pierwszej umowy z miastem. Mamy ten zorganizowanie pleneru dla członków KŚT i Grupy Literackiej Słowo połączonego z warsztatami. 1800 zł z dotacji. Wydaliśmy na to 1574 zł. Tak. 35 groszy i nie wiem, czy tu nam wliczą fakturę, znaczy polisę ubezpieczeniową, czy nie. Tak, wliczą na polisę. Nie wiem, czy to będzie jako koszt. Urząd miasta, czy to powinno? Nie, zawsze było. To ubezpieczenie powinno być. Ubezpieczenie, tak. Ile to 40. Wiesz, starogi kupić, żeby było na czym postawić te playgroundy. Nie, to nie może być. Ale playgroundy dobra. Ale koszty spotkania takiego warsztatowego. Koszty. To nie musi być, jak to się mówi, z jakimś trenerem, który to będzie prowadził, tylko podsumowanie w ramach grupy czy klubu. I kawa herba. Tak, oczywiście. Tylko żeby było po prostu jakaś dokumentacja w sensie zdjęć. Podaj wartość tego. No wiem, że coś się 5 zł, no może jest lekkie przekroczenie. Więcej czy mniej, to złotych można. Okej. Czy ja coś jeszcze mam? Znaczy, ja bym miał jeszcze do tego tematu. No to powiedz jeszcze do tego tematu. Znaczy, odnośnie tego tematu, tak do tej słupki tak samo. A nie, nie. Aha, no. Chodzi mi o ten koszty administracyjne. No. Te wynagrodzenie koordynatora projektu w sensie tych wolontariatu. To ta umowa, ja tam taki wzornik potestowałem wcześniej. Ale kto będzie koordynator projektu? Znaczy, no ja tu tylko finansowo to, a tu chodzi o całą merytoryczną sprawę, żeby mi to nie? To kto? No nie wiem. Andrzej? Bo to jest w ramach tych społecznych. Tak. I chciałem, żeby to... Okej. Czyli taką umowę muszę przygotować, tak? No coś takiego trzeba będzie... Żeby było podpisana umowa taka wolontariacka. Umowa wolontariacka. Na czym to polega? Taka umowa. Taka sama jak umowa zlecenie, czy. Ja to wysłałem takie dwa wzory, które miałem tam. Aha, do tego tak, a ja myślałem, że dochodzi o umowę zlecenie, myślę, po co kurde to dostałem? Dobra. A ja nie dogadaliśmy się i... No to się dobra, wiem o co chodzi. Czyli już wiesz o co chodzi. Tak. Jeszcze coś raczej? Do tego tematu. Do klubu środowisk twórczych, generalnie. Tyle? Znaczy chodzi o ten z nurtem Wisłoki. O to. No. Dobra, to teraz oddaję głos Zbyszkowi Iwerskiemu. No jeszcze klub na początku października jest planowane zakończenie tych konkursów o tematyce lotniczej. Tak. Wspólnie z biblioteką będziemy organizować. Będzie teraz zakończenie trzeciego konkursu i podsumowanie wszystkich trzech konkursów. No i wiadomo, jeszcze datę ustalimy na początku października. Do końca września jest przedłużony. Tak, konkurs jest przedłużony do końca września, więc chciałem, że drugi tydzień będzie chyba października. To raczej na tygodniu, tak? I to jest jedna impreza, a druga impreza będzie taka, to będzie spotkanie prawdopodobnie z panem Oleksiakiem, prawda? Spotkania z człowiekiem lotnictwa. Takie dwa te do końca roku planowane.
Ja, to znaczy jeszcze, jeżeli chodzi o Klub Miłośników Lotnictwa, ja wystąpiłem, to też informacja tu dla Was. Ja wystąpiłem o zorganizowanie, o badanie warunków, jakie musimy spełnić, żeby zorganizować jakiś bus z zainteresowanymi do zwiedzenia fabryki. Są tacy to członkowie Towarzystwa Miłośników, którzy nigdy nie byli chodzić. I jeżeli otrzymam odpowiedź pozytywną, na ogłosie sumę do niej się zgłosiłem, to prawdopodobnie ogłosimy to na internecie czy gdzieś i poprosimy wtedy o zebranie chętnych do takiej wycieczki, bo od tego będzie zależeć, jaki środek nas podpłynie. I też będą potrzebne pewne dane o charakterze osobowym. Musimy pokazać nagrody literackie, bo nagrodą literacką też trzeba traktować jako nagrodę literacką wydrukowanie, darmowe wydrukowanie tomiku dla Moniki Cichoń w Warszawie. Ten tomik będzie właśnie też prezentowany podczas tej uroczystości, na którą pojedzie Barbara Augustyn, podczas wręczenia tej nagrody i tego stypendium. To się jedno wszystko łączy. Natomiast, żeby nie było więcej kontrowersji z naszym rocznikiem, i żeby można było nieskrępowanie przedstawiać ludzi kultury w tym roczniku, ten formuła tego rocznika zostanie zmieniona. Tylko zostanie zmieniona w jednym punkcie, że będzie to od tej pory rocznik literacko-kulturalny. Taki zarzut stawiał między innymi Gąsiewski, który ten temat, gdy raz był na promocji, podnosił. Natomiast i dlatego będziemy mogli pokazać swoich twórców, będziemy mogli pokazać, co robią i kim są. Natomiast jako wydarzenie literackie roku będzie zaprezentowana Anna Magdalena Mróz z Warszawy, zwyciężczyni konkursu na skrzydłach Ikara. Będzie też kronika wydarzeń literackich, prezentacje literackie. O co to chodzi z tą Mróz? Ona dostała pierwszą nagrodę w tym... Będzie prezentacja jej twórczości. Będzie prezentacja jej twórczości. Kiedy? W artefaktach. Ponieważ ona jest zarówno poetką bardzo znaną, jak i pilotem. Pilotem, normalnie lotnikiem, mieszka na Bielanach w pobliżu lotniska. Będzie kronika wydarzeń literackich, prezentacje literackie. Nawiązałem współpracę z nowym prezesem ZRP Rzeszów. Będzie taki rozdział dla ZRP, będą recenzje. Będzie poezja nadesłana i galeria wydarzeń. Rysiu, to jest twój, rozumiem, że to jest co? Projekt artefaktu? Projekt... co w nim będzie? Nie, będzie dobra. Tylko na jakim etapie? Jeszcze będzie klub środowisk twórczych. Będzie klub środowisk twórczych. Kilka sylwetek malarzy przedstawimy. I kalendarium, a w tym w Ludzie Mieleckiej Kultury będzie wywiad z Jarzą. Ja mam taką uwagę a propos takich wydawnictw. Ja w przyszłym miesiącu jadę na spotkanie o prawach autorskich. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, które chciałby zadać do fachowca, który tam będzie, to proszę do mnie na maila przysłać, ja mogę się o niektórych. Dobra, ja zapytam. Nie tłumaczyłem. Dobrze, dobra informacja. Okej, Andrzej, komentarz do tego, co Zbyszek mówił. Nie ma procentowo, na jakim etapie. Na jakim etapie jest Zbyszek? Dzisiaj jest koniec września. W chwili obecnej jest to na tego. Tak jak potrzeba.
około 70 pozycji, z różnych 70 pozycji składają się artefakty. W tej chwili jest ich ponad 30. Także tych elementów do artefaktów. No to niewiele, bo to jest nawet... Są tacy, co między innymi będziemy, tak, klub środowisk twórczych na pewno da... Pana prezesa prosimy o twórczość. Ja, może jutro się... Słuchajcie, bo nie, tu jest... Problem taki, że czas nas goni, nie ugodamy. Tak, i później te wszystkie... Właśnie, to nie życzę, na ile nam zostaje? Październik, listopad? W grudzień to prawie to już każdy żyje świętami, a nie artefaktami. I Zbyszek, gdzie ty jesteś w realizacji tego wszystkiego? Gdzie? Zdążę. Nie, no do 10 października mamy mu dać wszystkie dostępy. Trzeba to powiedzieć. No tak, ale wiesz, to jest najtrudniejsza, montaż tego wszystkiego. Nie jest taka trudna. Muszę mieć tylko Word i nie jest trudna. Word to Zbyszek ci powie, kiedy ci załatwi, za chwilę. Dobra? Także tyle? Żadnych komentarzy jakichś? To teraz ty masz głos. O Jezu, czy mogę jeszcze jedno słowo, bo w Klubie Środowisk Twórczych 1 października w Korzelowie ten Dom Kultury organizuje wernisaż Grzegorza Cebuli. Tu znaczy nie biorę żadnego autobusu ani nic, bo już ciężko by było cokolwiek zorganizować, ale mam nadzieję, że koleżanki czy koledzy po prostu z naszego klubu 1 października godzina 17 jest to. Ten tydzień. To podejrzewam, że tam będzie godzina w Korzelowie. To jest czwartek. Bo potem i tak jest większość z nas, łącznie z Grześkiem, musimy wrócić, bo mamy próbę teatru. To dopiszmy, tak? Tak. To tylko przepraszam, bo to sobie zapomniałam. Ja jeszcze raz powiem krótko, że na 17 oczywiście zapraszam do dworku Bałtyckiego. Na 17 w Kępnie mamy tak ustalone. Z tego co wiem, ma czytać pani Orłowska i Stefan Żarów. I odnośnie muzyki wystąpił artyści ze szkoły muzycznej z wydziału wokalnego. Kiedy? 17? 17, tak. O 17. Tak. Pogórski. A ja jeszcze może przypomnę, że 8 października gramy Damy i Huzary. Ci, kto nie byli, to zapolecam. Ja byłem. 8 to jest czwartek, gramy Damy i Huzary. Jakby wiedział, ktoś nie był. Jak się można dostać? Jak się można dostać? No będą już bilety w sprzedaży i tylko to... Tylko zazwyczaj jak ja się już tego tych biletów nie ukaże. Nie, tym razem też chyba będą, bo to już czwarty raz gramy. Ale idź, bo bardzo. Andrzej, przypomnij mi tu poniedziałek, żeby Kruszewski zrobił bilety dla ciebie. Jeszcze na tamtym zarządzie. Tylko nie jako członkowie Kruszewski, żeby bilet przeczytał ciebie poniedziałek. Słuchaj. No bo drugi zarząd się dociągnie. Przykładowo będzie wtedy na scenie grana ta sztuka Damy i Huzary. Dlaczego my jako Towarzystwo Mieśników, co jeszcze szefowa tutaj jest od tego, my nie możemy iść przykładowo za darmo, za tę pracę, co tu wkładamy. To jest zasadna uwaga. Ja nie mówię, żeby tam dać osób jakichś towarzyszących, ale samych tych tu działających. Czy my jako tego zarząd nie możemy się zwrócić do Domu Kultury? To musielibyście się zwrócić jako towarzystwo. Towarzystwo, tak. To jest wałkowane już wcześniej, to było na tamtym zarządzie też, nic to w ogóle nie miało. Ale od razu mówię, napisać ile biletów chcemy. Nie, że to będzie... A do kogo się zwracać? Dajmy. Dajmy, albo też do odpowiedniej osoby i ta osoba zadecyduje. No to jest czwartek, to niewiele czasu. Nie mówimy. Nie, to wniosek jest słuszny. Szkoda. Ja bym proponował, panie szkoda, by to zapisać, ten wniosek. Janusza, mówię, po prostu... No to się wiąże, prawda, z tymi, o czym mówimy tu, z tymi założeniami, prawda, i szukaniem pieniędzy wszędzie, gdzie się da. Macie jakieś propozycje? Raz konkurs to jest jedna z propozycji, ale jeszcze jakieś inne. Konkurs jest propozycja konkretna Andrzeja. Ja napisałem regulamin. Na ostatnim prezydium też padły inne propozycje, Andrzej, jakie? No tam będzie wycieczka jeszcze patrona, rajd rowerowy. Ja to wszystko, że tam ponotuję, to ja. To może pani założyć.
wszystko w tych założeniach. To wszystko po prostu. Wszystkie propozycje, jakie mamy. To można by było. Trzeba przemyśleć jeszcze raz. Można by było jako CIK imprez zrobić związanych z rocznicą Szafiara. My się będziemy włączać to, co ja mówiłem, na Leśnictwo, Szkołę, Szafiara, to będziemy współpracować z tym. Ja napisałem regulamin pod tym kątem, że można dopisać do tego regulaminu współorganizatorów, a już z konkretnych dat i sposobów nie zostało... Dobra, słuchajcie, czy 130 rocznica, może tutaj byśmy do marszałka wystąpili z jakimś mądrym wieściem? Bo to jest dobry tytuł. Okazja, nazwisko jednak na troszkę bardziej znane. Znaczy nie, okrągłe rocznice bardzo przemawiają. Ale ja mówię, no, że nazwisko jest bardziej znane niż jakaś tam rocznica Juniszajów klubowi czy coś, prawda? Bo to jedna... Dobrze, to oczekuję jakiejś propozycji, jeżeli chodzi o tą rocznicę 130. Jest jeden temat, 11 taki, który został bardzo opatrznie, że tak powiem, i emocjonalnie, i tu odczytam to, co Marek Zalotyński napisał dotyczący punktu 11. Punkt brzmi tak, przyłączenie się towarzystwa do ogólnośrodowiskowej akcji nadania jednej z ważniejszych ulic w Mielcu nazwy imienia Tadeusza Ryczaja. Chcę tylko powiedzieć Państwu, że to jest akcja, która, no, akcja może nie jest najlepszym słowem tego, ale to są już wnioski konkretne. Około 30 organizacji pozarządowych, różnych, ja mam tu ich listę, wystąpiło z taką inicjatywą, oczywiście idąc drogą formalną, poprzez wnioski, my wiemy, kto jest kompetentny za to, że to będzie decydować Rada Miasta, prawda, bo w jej kompetencji należą nadawania. Tu nie chodzi o żadną zamianę ulic tych, które są obecnie. Mowa jest o nowej ulicy. Konkretnie tu chodzi nam o ulicę biegnącej od Ronda w Żochowie, ten nowy trakt idący, prawda, piękny obwodnica północno-zachodnia, prawda? Dobrze mówię, północno-zachodnia Mielca. My musimy w tej chwili przyjąć wniosek prezydium, bo taki wniosek padł na prezydium ostatnim, prawda, z dnia 17, że my jako towarzystwo, jako zarząd, prawda, no proszę mi pomóc sprecyzować to, że no może nie przyłączamy się, tylko że popieramy. Ja jak najbardziej popieram dwoma rękami. Ja w ogóle proponuję, żeby ośrodkowi sportowemu nadać imię Tadeusza Ryczaja. Nie ma imienia, ale to... Słucham? Nie, ja tu proponuję zapis. Jego przegłosowanie i przyjęcie. Proszę mi przyjąć. Przyjmuję wniosek, przyjmuję do akceptującej wiadomości, może do akceptującej wiadomości wniosek prezydium zarządu o poparcie nadania ulicy. O poparcie wniosku nadania. Co zrobiłeś, Zbyszku, a zrobiłeś dużo? Ja nie mówię krótko, no może... bo dużo zrobiłeś. Dobrze, no mówię. Ale o tym, co dużo zrobiłeś. Będzie mówił o działaniach promocyjno-organizacyjnych. W ostatnim tam zacznijmy może od tego tam, co w rogu jest. Została wypełniona taka komoda na nasze tam dokumentacje, czy to jest ta brązowa. Mało tego, została dostarczona tak samo, nie powiem, bo nie, to lekkie, pomógł mi Janusz, tutaj mi pomógł ją fizycznie, jak mój dostarczyć. Kupiona, ze środków własnych przedsiębiorcy towarzystwa. Następnie mój syn Łukasz Wicherski zaprojektował roll-up i banner i został wykonany dla towarzystwa. Bardzo to jest roll-up i banner. Drugi mamy tak samo taki ten zwijany wycieczkowy, czyli to jest taka forma, powiedzmy, zwijana na wycieczki. I tam troszkę słowa się nagane należą do pani prezes, która ucierpła i ci współprezentorom ostatniego z nurtem Wisłoki, bo się nie zaprezentowali, jak to się mówi. No tak, to słowa krytyki padły na prezydium, zostały przyjęte. Dobra, następnie z PZL dostaliśmy stację dokującą, którą
Andrzej obsługuje. To znaczy, to jest laptop plus stacja, łącznie z monitorem, także jest możliwość obserwacji tego na większym monitorze. Do tego zostało zakupione, to jest w ogóle laptop Dell E5420. Do tego zostało zakupione oprogramowanie Windows Professional. Oraz zostały, poza tym zostały dołożone programy darmowe typu Komodo, czyli program antywirusowy, i Open Office. No i tutaj się właśnie zaczęły schody. Schody polegają na tym, że Zbyszkowi Michalskiemu do pracy potrzebny jest Office, pełna wersja Office'a. Więc ja zrobiłem coś takiego. W internecie znalazłem, że jest możliwość zakupu, dostania, nie można powiedzieć zakupu, Microsoftu dla organizacji non-profit. W związku z tym wystąpiłem w imieniu tutaj tego, czy w ogóle nam się należy, czy możemy z tej dotacji skorzystać. Ponieważ powiem tylko tyle, że Microsoft, tutaj co pisze oni na tej stronie, Microsoft w ramach programu wsparcia technologicznego przekazuje swoje produkty na rzecz organizacji pozarządowych. Jedynym kosztem dla organizacji non-profit jest odpłata administracyjna w wysokości, to jest stare dane tego, wartości oprogramowania pokrywające koszty administracyjne poniesione przez operatorów programu stowarzyszenia BAN drugiej ręki oraz TechSoft. Programowanie polega na tym, że jest to organizacja, która powiedzmy tam za mniejsze pieniądze możemy od nich dostać legalne oprogramowanie. Więc wystąpiłem do nich, w tej chwili dostaliśmy, jak to się mówi, że zostaliśmy zakwalifikowani do tego programu, więc teraz muszę teraz rozejrzeć się, jakie to powiedzmy tam są te wartości tego. Także mówię, może to nie będzie wydatek, jak było zaplanowane na Office, że trzeba wydać te 500 zł, bo niestety najtańsza wersja Office kosztuje 500 zł. No zobaczymy, jak to będzie, bo ja to muszę przekalkulować w tej chwili, no nie miałem czasu. Ale Zbyszek, to oprogramowanie, jeżeli tylko tego, to mówię, to będzie polegało na tym, że Andrzej, dostajemy proformę, fakturę, którą opłacamy, potem po płacie tego dostajemy wersję elektroniczną, z tym, że tam potwierdzenie nie jest żadna płyta, nie jest to, tylko to jest po prostu ten mail, jest dla nas dowodem od nich. No to działa na takiej zasadzie. Te maile czy coś, tam wszystko tam jest opisane, mówi odnośnie tego. Tylko czy my wiemy, co my chcemy u nich precyzyjnie ulokować? Jakie zamówienie i na co? Tak, ja mówię Open Office. Open Office. No tam co jeszcze? Wyszło w Zbyszku o proformę. Tak. A Zbyszek, a o wersja, która? Nie pominę. Trzarcam, która? Open Office. Chyba 13. Chyba, że to musi być napisane. Musi być, że mówiłem do mnie, musi precyzyjnie. Nie pamiętam. Którą dostaniemy dla nas, to wszystko jest. To jest, no. Jeżeli to ma być 5% wartości, to jest to niebagatelna oszczędność. Znaczy, zobaczymy, proszę, to rzucę wychodzi. No. Teraz tak, kolejne to mówię. Ile będzie mieć legalne oprogramowanie i oto i takie musimy mieć. No dlatego. Teraz tak, kolejne zostały zaprojektowane również przez mojego syna te odznaki tutaj. To się prezentuje pięknie na klapie prezesa. Chyba nie wiem, czy widzicie, czy co. Ja jestem dumny, że mam taką oznakę. To jest taka oznaka polimerowa, no trwało to troszkę, bo ta firma, tak jak się mówi, bardzo nas zwodziła czy coś. Ale permanentnie zostało, to w tej chwili 100 sztuk zostało to zamówione, tych odznak. I teraz problem będzie tylko teraz polegał na tym według mnie, czy myśmy tej oznacy jakoś nazwę nie powinni nadać czy coś. Czy to będzie jako oznaka? Nie, trzeba to nazwać oznaką. Dlatego czy macie jakieś propozycje nazwać tą oznakę, powiedzmy tak w takim gronie zawsze prędzej można. Znaczy oznaka organizacyjna, a co dalej to już do dyskusji. Jaka Andrzej mówisz? Organizacyjna to ma... Nie, ja bym nazwał to... Szafelówka? Oznaką... No ładnie. Może oznaka szapera, no słuchajcie, no może tak być. Może tak. Nie, no to słuchajcie, to słuchajcie, jak ktoś powie oznaka, ale jak ktoś powie oznaka szapera, no to już coś nie wyjaśnia. To takie oznaka promocyjna. Ale słuchajcie, oznaka szapera. Może być. Może tak być. Jest szafer podpisany? Jest imię niepodstawa szafer. Były szafera. Czyli oznaka szafera, bo nazwijmy ją oznaka szafera. Dobra, okej. Dobra, czyli od dzisiaj będzie się nazywała. Jakbyś tak to oznaka profesora szafera. No tak. Oznaka profesora Szafera, to Agnieszka będzie to zapisz. Słuchajcie, i ja proponuję też, żeby prowadzić rejestr, komu przekazujemy tą oznakę. Dlatego mi się to trochę tak, bo... No. Ja bym pozostał już jednak przy tym, żeby to była oznaka organizacyjna, a jeśli oznakę profesora Szafera, to w przyszłym roku można by było zrobić
jakąś pulę oznak z podobizną profesora Szafera i to by było jako... A to odmiana towarzystwa jednak. Nie, organizacyjne towarzystwa. Ja nie wiem, to źle to brzmi. To nie, nie, towarzystwo to nie brzmi. Nie, to słuchajcie, to krótko, to musi być krótka nazwa. Albo oznaka stowarzyszenia. Albo oznaka TMZM, no tak, tak żeby to nie było stowarzyszenia. Oznaka TMZM. Dobra, oznaka TMZM. Dobra. To jest dobry pomysł tym. Wyspyszku, dobry pomysł. Wydrukować. Oznaki. To inne. Może profesora Szafera. I to była taka, no, dla... Słuchajcie, pamiątkowa. Ale to można dalej, można długofilmy zrobić. Będziemy organizować wspólnie z kimś. Trzeba im będzie odpalić. Tak. No. Nawet wręczyć tę oznakę, oficjalnie oznakę profesora Szafera. Dobra, słuchajcie, dobra, zostaje z nami ten zadań. Ale czekaj, ten laptop był kiedy? Kupiony? To złotych razy ma laptop nowa jest. Od 27 czerwca do teraz mieliśmy 10 16 lipca była umowa darowizny rzeczowej. 16 lipca? Mieściło się? Tak, 16 lipca. Tak, 16 lipca. Agnieszka, Agnieszki. Także tą datę trzeba przyjąć. Dobra, jak tam jesteś, to pokaż od razu. Zostały wykonane od razu nowe legitymacje Towarzystwa Instytucji Mieleckiej. Zamieniliśmy te żółte takie stare, nie wiem czy pamiętacie, ta wersja troszkę... Kiedy wręczymy te oznaki tym sześciu, bo osobom? Deklaracje najpierw, to oznaki trzeba będzie przygotować, pani sekretarz, i wręczyć je w odpowiednich okolicznościach. Gdzieś w jakichś momentach bardziej uroczystych, albo na spotkaniach grupy, albo na promocji. Musicie to zapomnieć. Dobra. Słuchajcie, bo to musi być odpowiedni wydźwięk propagandowy środowiska. Nowi członkowie są w towarzystwie. Tak. I trzeba im wręczyć oficjalnie bardzo ładnie. Może na tym... Świetnie, by był dobry. No, może, no.